Przystanek Kraków. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Bogusławem Skowronkiem, w której między innymi poznamy opinię pana profesora na temat filmu Do ostatniej kości. Panie profesorze, chciałyśmy zadać panu kilka pytań na temat kin studyjnych i chciałyśmy zacząć od takiego ogólnego pytania. Czy według pana ludzie częściej wybierają kina komercyjne czy studyjne? To jest odpowiedź i trudna, i łatwa. Mianowicie to zależy od potrzeb i od zainteresowań poszczególnych widzów. Ja użyję takiej oto metafory, że jeśli chcemy się posilić, możemy zjeść posiłek w domu, możemy zjeść posiłek w ekskluzywnej restauracji albo w barze szybkiej obsługi. To wszystko zależy, jakie mamy potrzeby. Zatem jeśli chcemy obejrzeć dobry film, możemy wybrać oglądanie domowe, na przykład z platformy streamingowej. Możemy z przyjaciółmi iść do kina na zewnątrz, prawda? I wtedy jest wybór między kinem studyjnym a kinem komercyjnym, czyli jakimś multiplexem. Co o tym decyduje przede wszystkim, oprócz naszych tych potrzeb, o których powiedziałem? Repertuar. Kina te wielkie, wielosalowe, multiplexy, kina nazwijmy to przemysłowe, tak bym to powiedział. Oczywiście nakierowane są bardziej na filmy komercyjne, filmy, które będą w wielkiej sali gromadzić wielką rzeszę ludzi, natomiast kina studyjne, z racji tego, że są mniejsze, mają mniejsze możliwości techniczne, bardziej koncentrują się na repertuarze filmów, rzekłbym, niszowych, artystycznych, mniejszych, polskich, o tego typu kina. Więc połączenie tych dwóch sfer, czyli mojej potrzeby odbiorczej, czego ja pragnę, oraz możliwości wyjścia, o tym decydują. Natomiast co jest lepsze, czy coś jest gorsze, trudno powiedzieć. To jest, mówię, to zależy od tych potrzeb i od naszych możliwości. Czasami mamy ochotę na czystą rozrywkę, więc wtedy najpewniej pójdziemy do kina wielosalowego, ale czasami chcemy pogadać po filmie, podyskutować i zobaczyć coś mądrzejszego, wtedy pójdziemy pewnie do kina studyjnego. Czyli wynika na to, że wszystko zależy, można powiedzieć, od dnia. To znaczy od odbiorcy, od widza. To zależy od widza i jego potrzeb. O, tak bym powiedział. Potrzeby widza to jest teraz, raz, że rzecz nieuchwytna, ale dwa, to jest teraz determinant decydujący o tym, gdzie pójdziemy, co będziemy oglądać. To, co ja chcę. Teraz mamy takie możliwości wyboru, nie tak jak kiedyś, że było tych filmów niedużo, tylko takie możliwości wyboru, że to naprawdę ja wybieram, więc mogę iść i tu, i tu, i tu, więc to od moich potrzeb, jakby od potrzeb chwili i od możliwości. Oczywiście inaczej się ogląda w Krakowie, kiedy mamy spory wybór, a inaczej w małej miejscowości, gdzie powiedzmy kino jest jedno, to wtedy wiadomo jest, że jesteśmy ograniczeni albo do streamingu, albo do płyt w domu, albo do tego jednego kina. Kraków nam daje te możliwości wyboru, zatem to my, nasze potrzeby rządzą tutaj tym wyborem. Skoro nasze potrzeby rządzą wyborem, to czy mógłby nam pan powiedzieć, jakie są ulubione pana profesora kina studyjne? Ja powiem tak, ja miałem swoje ulubione kino, to jest ciekawe, bo to było kino studyjne, a równocześnie wielosalowe, bo na końcu miało aż 4 sale, raz, dwa, trzy, nawet 5 sal. To było kino Ars, już nieistniejące na ulicy Tomasza. Ono w 2018-2019 z powodu żądań właścicieli budynku musiało zakończyć swoją działalność i Ars było moim ulubionym kinem, choćby z tego powodu, że ja współpracowałem z właścicielem tego kina długie lata, znaliśmy się i przyjaźniliśmy, a teraz moim ulubionym studyjnym kinem jest kino Mikro na ulicy Lea. To jest kino, z którym również działam, współpracuję od 80, praktycznie 9 roku, więc wiążą mnie lata, wiążą mnie emocje. To jest moje teraz ulubione kino. Oczywiście chadzam także do innych kin studyjnych, bo tak się składa, że ja w ruchu dyskusyjnych klubów filmowych i kin studyjnych działam od 89 roku, więc znam wszystkich tych menadżerów prowadzących te kina. To są jakby przyjaźnie już nawiązane. Ale co do najukochańszego, to kino Mikro. Wymienił pan profesor właśnie kilka kin, tak. Więc chciałam się teraz zapytać, czy można jakoś do siebie porównać? Ewentualnie by spróbował pan tak scharakteryzować w, powiedzmy, może 3 słowach, żeby utrudnić trochę sytuację. Ogólnie kina studyjne, na przykład skupmy się na krakowskich. To znaczy myślę, że krakowskie kina studyjne w 3 słowach charakteryzując, to można by scharakteryzować tak,
to jest repertuar, zawsze dobrany i zawsze interesujący. To jest klimat, bo są to kina mniejsze, najczęściej w takich fajnych budynkach usytuowane i pewne towarzystwo, bo do kin studyjnych chodzi odpowiednie też towarzystwo. Mówię o, po prostu o widzach. Więc tam nie ma chrzęstu, popcornu i odwijanych cukierków aż tak często. Popcornu w ogóle nie ma. Więc to jest kin, to są kina, które oprócz właśnie repertuaru, klimatu i towarzystwa no oferują coś, co jest ich własne, takie genius loci, taki charakter miejsca. To jest kino mikro, Lucilea, to jest kino pod Baranami, prawda, pięknej kamienicy na rynku, to jest kino Agrawka na Krowoderskiej, to jest kino Kika, prawda, na Krasickiego. No to są kina no, ze swoim charakterem i robione przez pasjonatów. To jest też bardzo ważne. To są kina robione przez pasjonatów, czyli o to by można jeszcze było charakter kin studyjnych. Kina robione przez ludzi, którym chce się robić kino i jest to dla nich nie tylko zawód, nie tylko praca, ale też pasja. To są ludzie żyjący kinem. I to na pewno je charakteryzuje, ewidentnie. Wspominał pan profesor o repertuarze, to chciałam się zapytać, jaki ostatnio obejrzany film zrobił na panu największe wrażenie i dlaczego? To jest trudne pytanie, bo ja no, z racji zawodu, ale też mojej pasji, plusem jest to, że łączę pasję z zawodem, oglądam w tygodniu w kinach, nie w domu, nie w streamingu, nie z płyt, oglądam w kinach no, z reguły wszystkie nowości. Więc tych filmów jest minimum 2-3 w tygodniu. No nie ukrywam, że z filmów, które zrobiły na mnie duże wrażenie z takich ostatnich dni, to jest na przykład francuski dramat społeczny Na pełny etat. Bardzo mi się podobał, bo on dotyka takich istotnych spraw związanych no, z ciemną stroną, że tak powiem, takiego naszego turbokapitalizmu, takiego późnego kapitalizmu, Na pełny etat. Bardzo mi się podobała ostatnio taka fantasmagoria miłosną, kanibalistyczna, tak bym powiedział, do ostatniej kości, mieszanina romansu z horrorem, dziwna mieszanina z Timothée Chalametem, bardzo też interesujący film, czy choćby znów z tamtego tygodnia też francuski film, chociaż do ostatniej kości jest filmem amerykańskim, choć zrobionym przez Włocha, ale podobał mi się film Pięć Diabłów. Piękny francuski film o, jak to powiedzieć, też taka trochę fantastyczna historia o miłosnych relacjach trojga osób i córce jednej z nich, która posiada pewien nadnaturalny dar, który pozwala jej przenosić się w przeszłość. Więc to są bardzo różne filmy, bardzo odmienne, ale nie ukrywam, te filmy zrobiły na mnie wrażenie, więc od kina społecznego po trochę science fiction. Ale ja lubię każdy gatunek filmu i trudno mi wyznaczyć mniej lub bardziej ulubiony. I nie ukrywam, dlaczego mi się te filmy podobają, bo one mi się podobają właśnie z racji swojej inności, jakiegoś przekroczenia, jakiejś transgresji, wyjścia poza ramy gatunku, wyjścia poza jakieś utarte schematy. No to dla mnie w kinie jest najcenniejsze. Chociaż jeśli ktoś bawi się schematem i jakby go parodiuje, czy coś w tym stylu, no to też mi się podoba, więc no generalnie na pytanie, które się często powtarza o zestaw ulubionych filmów, to ja bym powiedział, ojej, to są setki tytułów przez ileś lat oglądanych. Właśnie na temat Do ostatniej kości słyszałam bardzo odmienne opinie został ten film określony mianem dość kontrowersyjnego. Tak, oczywiście. No, film Do ostatniej kości jest kontrowersyjny o tyle, że zupełnie inaczej pokazuje wątki, które oczywiście są w naszej kulturze tabuizowane. Inaczej, bo wplata w to historię miłosną i pokazuje kanibalizm, czyli jedzenie ludzkiego ciała, takie żarłoczne, takie mordercze. Jedzenie ludzkiego ciała jako pewien miłosny wręcz rytuał. I to jest transgresyjne, to jest przekraczające, to jest właśnie nietypowe i przez to kontrowersyjne, sobie zdaję sprawę. Zrobić film o kochankach, dla których wyrazem miłości jest na przykład zjedzenie siebie po zgonie, no jest, bym powiedział, dla niektórych niełatwe do przyswojenia, ale atmosfera tego filmu i sposób jego pokazania przez Lukę Guadagniego jest, no nie boję się tego słowa powiedzieć, jest wręcz intymne, piękne, jest sensualne, a równocześnie bardzo mocne, bo fizycznie pokazujące, jak się rzecz odbywa. Tak, kontrowersyjnie, przyznaję.
związku z tym, że pan profesor wspomniał, że te kina są w stanie właśnie koegzystować obok siebie, to jak według pana profesora będzie wyglądać przyszłość kin studyjnych? No a czy one będą? To znaczy przyszłość kin studyjnych będzie taka, że one pewnie będą sfederalizowane tak jak są teraz, bo jest stowarzyszenie, jest federacja, będzie, bo im trzeba pomóc, znaczy państwo musi pomóc, bo te kina studyjne, no wiadomym jest, że mając jedną czy dwie sale, jeden czy dwa, znaczy kilka tytułów, ale mniejsze tak zwane okienka wyświetlania, bo więc one nigdy nie zarobią tyle, ile zarobi wielka firma multiplexowa, która ma 12 ekranów, gra od 9 rano do godziny 24, prawda? I jeden tytuł jest w stanie na iluś ekranach przez ileś seansów dublować, więc wiadomym jest, że wtedy nawet przy małej liczbie widzów one zarobią więcej, więc kina studyjne przetrwają, ale będą w tym swoim ekosystemie kin firm dystrybucyjno-filmowych, no pewną tylko częścią, że tak powiem, oferty. Na pewno nie będą w sensie finansowym potentatami, bo nie będą. Na pewno nie będą tutaj wygrywać na wielkie tytuły. Natomiast jestem przekonany, że to jest miejsce właśnie dla filmów festiwalowych, filmów tych troszkę innych, bo ludzie też chcą je oglądać, więc na pewno przetrwają. I znów ta metafora biologiczna, no jeśli w ekosystemie dawnych epok był wielki T-Rex, to z filmu Jurassic Park, był wielki T-Rex, taki nadrzędny drapieżnik, a obok były maleńkie drapieżniki, które się nazywały kompsognaty, to są te, które w drugiej części Jurassic Park występowały, takie małe, wrzaskliwe, to T-Rex i kompsognaty, one ze sobą nie konkurują, bo one jedzą zupełnie coś innego, rozumiecie? Tak samo kina studyjne wyświetlają inne i tamte wyświetlają inne. I tu mają inny pokarm, i tu mają inny pokarm. Więc kina przetrwają. Jestem przekonany. Głoszenie, co słyszymy od kilkudziesięciu lat. Głoszenie, że oto nadszedł koniec kina i nadeszła śmierć kina, a to słyszeliśmy w latach 50., kiedy pojawiła się telewizja, no, że już jest koniec kina. Potem, kiedy pojawiły się multipleksy, że to już jest koniec kina. To są oczywiście bardzo mocno przesadzone i całkowicie niesprawdzone sądy. Kina się zmieniają. Oczywiście. Formy dystrybucji się zmieniają. Oczywiście. Ale na pewno jedno medium nie jest w stanie wyprzeć tak całkowicie do zera drugiego medium. Nawet jeśli mamy teraz platformy streamingowe, to i tak będą osoby, które będą chodziły do kina, budynku kina jako budynku, no choćby dlatego, że będą przeglądy, będą festiwale, będą miejsca takie, w których się na streamingu nie da zrobić. Poza tym do kina się także chodzi po to, by spotkać ludzi. W domu w streamingu siedzę w bamboszach i siedzę, nie wiem, z chłopakiem, dziewczyną, żoną, mężem, bratem, siostrą, ale w kinie spotykam takich samych jak ja, to znaczy tych, którzy przyszli specjalnie po to, żeby te emocje przeżyć wspólnie w tej ciemnej sali. I to jest wartość nie do podrobienia. Tego się nie da podrobić. I to jest także niezbywalna wartość kina. I to także spowoduje, że kino przetrwa. Mhm. Studyjne też. Czyli właśnie jak pan profesor mówi, wartość kin studyjnych nie jest oparta tylko na repertuarze, które powstają, oczywiście, ale również na społeczności. Bezwzględnie. Na klimacie, na społecznościach, na znajomościach, na to, że się zna menadżerów, na to, że te kinka są też reguły mniejsze, za to, że są bardziej kameralne, za to, że oferują coś, co nie jest, znaczy coś, co nie ma takiego charakteru, z całym szacunkiem odnosząc się do multiplexów, bo ja też znam ludzi stamtąd, bo jakby znam cały rynek kinowy w Krakowie i ja ich lubię, okej, okay, w porządku. Ale to nie jest taki przemysłowy charakter. To nie jest przemysłowy charakter 15 sal, reklam iluś tam przed seansem, popcornu, tego całego charakteru, że tak powiem, przemysłowego, tylko to jest charakter intymnego spotkania z przyjaciółmi po prostu. Takiego fajnego. Wiem, że są ci ludzie, którzy też przyszli po to, po jakiś dziwny film zobaczyć, jakby rozumiemy się bez słów, możemy pogadać. Po prostu one właśnie oferują przeglądy, spotkania, jakieś historie, bileterze są ci sami, jest jeden, nie jest 10 kas, tylko jest jeden bileter, któremu się mówi cześć i się go zna od lat, no to robi tę, no to są te elementy, które robią tę różnicę. Przystanek Kraków. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych informacji na temat krakowskich kin studyjnych. My na pewno możemy powiedzieć to o sobie. Dzięki zdobytej wiedzy będziemy jeszcze bardziej doceniać ich niepowtarzalny klimat. My idziemy planować kolejne wypady do kin studyjnych.